Jednym z najważniejszych elementów programu rewitalizacji Starego Miasta jest przebudowa dwóch obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Według ambitnej koncepcji placówka ta rozszerzy swoją działalność i będzie też miejscem działań innych podmiotów realizujących rewitalizacyjne projekty. Koncepcja rewitalizacji Starego Miasta rodziła się w okresie minionych 2 lat. Została sporządzona w Wydziale Rozwoju Miasta. Tu opracowano pomysły i wizje urzędników, ale także prezydenta Tczewa i dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Krzysztofa Kordy. To koncepcja zmiany przestrzeni i stworzenia nowej sfery działania. Co istotne, już uzyskała wstępną akceptację władz województwa pomorskiego, która rozdziela środki na rewitalizację z funduszy europejskich. Gmach siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej to zabytkowy 170-letni obiekt. Mieścił się tu kiedyś sąd i więzienie. Jego adaptacja na potrzeby placówki publicznej była niełatwa i tak naprawdę obecnie nie spełnia standardów. Po generalnym remoncie ma być to miejsce nie tylko dla książek i czytelników. Placówka rozszerzy swoją funkcjonalność. Zabytkowa bryła pozostanie, ale pomieszczenia będą zupełnie inne, a wnętrze nowoczesne. W bibliotece będzie odbywało się wiele różnorakich działań, jakby takich scentralizowanych, nie tylko działań, które realizowane będzie biblioteka miejska, ale także inni partnerzy, uczestnicy projektu rewitalizacji, ale no zmieni się bardzo, ponieważ no powstanie sala w bibliotece na Dąbrowskiego, powstanie sala multimedialna, czyli będzie tam połączona biblioteka, nasza dotychczasowa czytelnia muzyczna, internetowa, ale w nowoczesną czytelnię multimedialną, której no żadne miasto by się nie powstydziło. Powstanie wielka sala konferencyjna, w której z połączenia z innymi salami, gdzie będziemy naprawdę mogli przyjąć wiele uczestników naszych wydarzeń, będzie też inny komfort, będzie sala oddzielna dziecięca. Blisko siedziby głównej znajduje się filia MBP z wypożyczalnią książek dla dzieci i dorosłych. Budynek przy ulicy Kościuszki i Łaziennej faktycznie nadaje się do rozbiórki. Nieszczelny dach, popękane ściany to tylko część mankamentów. Planowana była kompleksowa termomodernizacja tego obiektu, ale obecna koncepcja poszła znacznie dalej. Po przebudowie MBP ma w tym miejscu mieć zupełnie inny, nowy budynek. Pozostanie tylko frontowa ściana od strony ulicy Łaziennej, ale całkowicie zostanie zburzona część obiektu od strony skweru Szeflera i tu ma być zbudowany nowoczesny trzykondygnacyjny gmach. Obiekt przy ulicy Kościuszki dzięki rewitalizacji uzyska całkowicie nowy blask. Będzie wyglądał całkowicie inaczej niż obecnie. Będzie budynkiem, który będzie łączył kilka rozwiązań, będzie dostosowane podobnie zresztą jak przy budynek przy Dąbrowskiego. Oba budynki będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych, obecnie nie są, będą znajdowały się w nich windy, ale też będą znajdowały się pomieszczenia, obszerne pomieszczenia dla, z jednej strony dla działań biblioteki, dla działań związanych z popularyzacją dziejów i kultury miasta, a Tczewa, bo tutaj będzie mieściła się między innymi sekcja historyczna, ale poza tym będzie miejsce na spotkania mieszkańców i dla mieszkańców i z mieszkańcami. Czy ten budynek, który jest tutaj za Pana plecami, zostanie w części zburzone i odbudowane? No plany są takie i mam nadzieję, że one rzeczywiście zostaną zrealizowane. Byłoby, gdyby udało się osiągnąć, zdobyć pieniądze na całkowicie nowy budynek, wówczas biblioteka by naprawdę uzyskała całkowicie inny blask, ale poza tym, gdyby projekt, pewne już wstępne projekty są, jeżeli byłby budowany nowy budynek, to wtedy no, od nowa projektowane, to całkowicie inaczej można go zaplanować pod potrzeby biblioteki. Do tej pory te budynki były adoptowane na potrzeby biblioteki, a jak się tworzy od nowa, to całkowicie będzie inna funkcjonalność, całkowicie lepsze będzie korzystanie dla czytelników i większy komfort dla pracy pracowników. Jest XXI wiek, ani jeden, ani drugi budynek, tak umówmy się, nie pasuje już, ani nie spełnia dosłownie tej funkcji, które powinny w tym czasie spełniać. Ten budynek przy ulicy Dąbrowskiego to jest budynek zabytkowy, więc tu zostawiamy to, co trzeba zostawić, to, na co się zgodzi natomiast konserwator. Wszystko ulegnie zmianie, modyfikacji i dostosowaniu do możliwości nowej biblioteki, do możliwości korzystania osób niepełnosprawnych, tak, do zamiany ogrzewania na bardziej ekologiczne niż to mamy w tej chwili.
Natomiast bardzo poważny problem mamy z budynkiem przy ulicy Kościuszki, bo tu jeszcze trwają badania, czy będziemy go odnawiać, czy tak naprawdę to będzie ogromna przebudowa. Remont dwóch budynków, bo to razem mniej więcej się zacznie, to pewno przyszły rok. Na dzień dzisiejszy te koszty bardzo jakoś tak nieprecyzyjnie mogę podać, w granicach 6-7 milionów.